Witajcie, mam na imię Wojtek. Jesteśmy w Centrum Nowoczesności i Wiedzy w Toruniu, i w tym filmiku chciałbym Wam zaprezentować ciekawy, mam nadzieję nietypowy eksperyment związany z mierzeniem prędkości wiatru. No właśnie, będziemy mierzyć prędkość wiatru, będziemy konstruować wiatromierz, a to co mam tutaj zebrane na stoliku, raczej wiatromierza nie przypomina. Mam tutaj dużo kabelków, mam tutaj jakiś zasilacz, mam tutaj. Coś dziwnego i tutaj też mam coś, coś dziwnego, zaraz wytłumaczę. No a tymczasem e, spodziewalibyśmy się, że będę miał jakieś śmigiełka, czyli coś takiego jak tutaj e, widzimy przy takich klasycznych wiatromierzach, e, zwanych również anemometrami. Słowo anemometr podchodzi od e, anemos, takiego greckiego słówka oznaczającego wiatr. No właśnie. E, Chcę zrobić wiatromierz, ale trochę inny wiatromierz niż taki wiatromierz śmigiełkowy. Do zrobienia mojego wiatromierza potrzebuję żarówki, takiej tradycyjnej żarówki żarnikowej, najlepiej 100 watowej. Im więcej mocy ma ta żarówka, tym lepiej. Może być 100 wat, może być 120, ale słabsze żarówki też, też się sprawdzą. Taką żarówkę trzeba niestety rozbić. To jest najtrudniejszy element tego doświadczenia. Jak już sobie rozbijemy taką żarówkę. No, to otrzymujemy coś takiego, co zamocowałem sobie tutaj w oprawce. Cały czas jest to żarówka, tylko już bez tego szklanego klosza. Cały czas mogłaby świecić, chociaż prawdopodobnie przy takim zasilaniu standardowym nie świeciłaby zbyt długo. My nie będziemy tej żarówki zasilać standardowym na zasilaniem takim napięciem prądem sieciowym. Będziemy ją zasilać z zasilacza. Jeżeli w domu będziecie robić ten eksperyment, możecie użyć baterii 9V. No i dobrze, sprawdźmy, czy w jakiś sposób może to funkcjonować jako wiatromierz. Wiatr będę wytwarzał tą oto suszarką ustawioną tak, aby dmuchała zimnym powietrzem. A prędkość wiatru, no może nie bezpośrednio prędkość, ale wpływ tej suszarki na, na tą żarówkę, będziemy obserwować tutaj na Miliamperomierzu, czyli takim przyrządzie, który mierzy natężenie prądu przepływające przez cały ten obwód. Obwód tworzy zasilacz, właśnie ten amperomierz i e, włókno żarówki. Uruchomię zasilacz i teraz już, e, jak widać, płynie przez włókno jakiś prąd, e, niecałe 200 mA. Zobaczmy, co się stanie, gdy uruchomię e, wiatr. Mam nadzieję, że to było widać, że wtedy, kiedy dmuchałem na włókno żarówki, wskazówka miliamperomierza wychylała się do znacznie większych wartości niż te wartości teraz mm, takie spoczynkowe. To wychylenie wskazówki oznaczało, że w tym momencie, kiedy dmucham na włókno, płynie przez włókno dużo, dużo większy prąd. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że płynący przez włókno prąd, nawet w tym stanie takim początkowym, spoczynkowym, rozgrzewa to włókno, no a wiatr, wiatr powoduje szybkie e, chłodzenie tego włókna no, do temperatury mniej więcej zbliżonej do temperatury otoczenia. Zimniejsze włókno ma mniejszy opór elektryczny. Mniejszy opór elektryczny oznacza wyższy prąd, który płynie przez ten cały obwód. No i możemy to obserwować tutaj na tym miliamperomierzu. Moglibyśmy sobie wyskalować, gdybyśmy mieli jakiś... E, mm, Referencyjny wiatromierz wzorcowy. Moglibyśmy sobie ten miliamperomierz wyskalować tutaj w metrach na sekundę i wtedy mielibyśmy już rzeczywiście taki pełnoprawny wiatromierz, który moglibyśmy wystawić za okno no i używać do mierzenia prędkości wiatru. Czy takie wiatromierze znajdują jakiekolwiek zastosowanie? Okazuje się, że tak, że rzeczywiście takie wiatromierze się stosuje. W konfiguracji zbliżonej do tej konfi konfiguracji, jaką tutaj. Um, skonstruowałem. To jest tak, takie samo włókno z żarówki, tylko e, rozciągnięte. No i w, w takim kształcie tylko, że w znacznym pomniejszeniu e, tego typu wiatromierza rzeczywiście się stosuje. Stosuje się do pomiaru turbulencji, między innymi w tunelach aerodynamicznych. Wszędzie tam, gdzie musimy e, mierzyć prędkość wiatru w określonym punkcie, ponieważ dlaczego stosujemy takie wiatromierze, a nie takie? Ponieważ takie wiatromierze jesteśmy w stanie zminiaturyzować. Możemy zmniejszyć go stukrotnie, może nawet jeszcze bardziej. No i taką sondę jesteśmy w stanie umieścić w konkretnym punkcie tego tunelu aerodynamicznego i tam mierzyć prędkość wiatru. Czegoś takiego, jak tutaj mam takiego śmigiełkowego anemometru, no już bardzo zminiaturyzować się nie da. Można go zmniejszyć dziesięciokrotnie, ale w pewnym momencie napotykamy na na granice, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, czyli takich anemometrów dużo, dużo mniejszych skonstruować w stanie nie jesteśmy. Natomiast takie wiatromierze, nazywane wiatromierzami typu gorący drut albo po angielsku hot wire, jesteśmy w stanie miniaturyzować, jesteśmy w stanie ich używać właśnie w takich nietypowych sytuacjach, jak do pomiarów turbulencji, przepływów w tunelach aerodynamicznych i w innych zastosowaniach przemysłowych. Bardzo fajne doświadczenie moim zdaniem, jeżeli nie dysponujecie w domu amperomierzem, to zamiast amperomierza możecie podłączyć malutką żarówkę, taką na kilka wolt, taką tradycyjną żarówkę i wtedy zamiast obserwować wychylenia tej wskazówki, będziecie obserwować to, że ta żarówka okresowo, czyli wtedy, kiedy dmuchamy na tą dużą żarówkę, ona ta mała okresowo jaśnieje, czyli Zwiększa, zwiększa swoją e, temperaturę e, dzięki temu, że płynie wtedy przez nią e, większy prąd. Dziękuję Wam za uwagę i e, do zobaczenia w następnym filmiku.